Gdy współcześnie kierowcy, jadąc nowoczesną drogą S7 z Warszawy do Gdańska, mijają Olsztynek, przede wszystkim są świadomi tego, że mijają słynne pole Bitwy Grunwaldzkiej. Ale mało kto wie, że miejsce to związane jest również z najnowszą i najtrudniejszą historią Polski i świata, bo z historią II wojny światowej. To właśnie tutaj, w cieniu symbolu nazistowskich Niemiec, w cieniu mauzoleum Hindenburga, mieścił się jeden z największych w Europie Wschodniej obóz jeniecki, Stalag 1B Hohenstein. Gdy we wrześniu 1939 roku Armia III Rzeszy przekroczyła granicę Rzeczpospolitej, rozpoczęła się II wojna światowa, kampania wrześniowa. Wtedy też Niemcy potrzebowali obozów jenieckich, w których mogliby przetrzymywać pojmanych żołnierzy. I tak właśnie zapadła decyzja, że jednym z obozów będzie właśnie ten umieszczony w Olsztynku. Bardzo strategicznie położony, po pierwsze blisko byłej już wtedy polskiej granicy, bardzo dobrze skomunikowany kolejowo z dużym dworcem, a przede wszystkim ze wspaniałym zapleczem, bo to tutaj niedaleko mauzoleum miał się mieścić kompleks, w którym mieszkać mieli odwiedzający właśnie to mauzoleum. I to tutaj już z końcem października 1939 roku mieszkało blisko 20 tysięcy polskich jeńców, żołnierzy i podoficerów. Szacuje się, że od września 1939 roku aż do wyzwolenia w 1945 roku przez ten obóz przewinęło się co najmniej 250 tysięcy ludzi, z czego aż 55 tysięcy tutaj zmarło, głównie z powodu fatalnych warunków życiowych. Byli tu zwożeni nie tylko żołnierze polscy, było bardzo dużo żołnierzy radzieckich, Francuzów, Belgów, Włochów, a także Serbów. Znajdujemy się właśnie we wsi Sudwa, która mieściła się niedaleko terenu obozu. I to właśnie tutaj, na dawnym przedwojennym cmentarzu ewangelickim, naziści urządzili cmentarz obozowy. To tutaj pochowano 55 tysięcy ludzi z różnych stron Europy. Większość z nich została ekshumowana, jednak żołnierze Armii Czerwonej, a także około 1000 polskich żołnierzy do dziś spoczywa na tym cmentarzu. Jest to miejsce, jakich z jednej strony jest w Polsce bardzo wiele, miejsc pamięci, miejsc naznaczonych krwią polskiego żołnierza, i to są takie miejsca, które wciąż są milczącym świadkiem i świadectwem tego, co wydarzyło się przed prawie 80 laty tutaj na terenach także Rzeczpospolitej. I właśnie w tym miejscu chciałbym przeczytać wam Słowo Boże przeznaczone na dzisiejszy dzień. A to czytam z trzeciej Księgi Mojżeszowej. Obcego przybysza będziesz miłował jak siebie samego. I z listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie czytamy: okazujcie gościnność. Gdy czytamy Słowo Boże, wtedy praktycznie na każdym kroku odkrywamy i poznajemy, że Chrystus nie przez przypadek powiedział, że największym przykazaniem jest przykazanie miłości, miłości do Boga i miłości do drugiego człowieka. To wezwanie do miłości odkrywamy nie tylko w Nowym Testamencie, ale i także w Starym Testamencie. Miłość jest przesłaniem całego Pisma Świętego i miłość jest zadaniem wszystkich chrześcijan. Także kiedy dziś odczytujemy te słowa o tym, by okazywać gościnność obcym przybyszom, to tak naprawdę Bóg wzywa nas do tego, byśmy okazywali drugiemu człowiekowi miłość, szacunek i godność. Tego uczy nas Słowo Boże, ale doskonale wiemy, jak trudną jest to lekcją, jak wiele bardzo często nam brakuje, by tę miłość człowiekowi okazywać. Możemy jedynie uczyć się od Chrystusa, który w tym był doskonały.
a my, jak pokazuje chociażby historia tego miejsca, tak często zawodzimy, tak często przegrywamy i miejsce miłości zastępuje nienawiść. Dlatego, kiedy dziś czytam to słowo o okazywaniu gościnności dla obcych przybyszów, przede wszystkim chciałbym się zastanowić, czy my dzisiaj taką gościnność okazujemy. A pod tym obcym przybyszem przecież możemy tak naprawdę odnaleźć bardzo wielu różnych ludzi. Tych, którzy inaczej od nas myślą, tych, którzy mają inny kolor skóry, tych, którzy wierzą inaczej bądź też w co innego, tych, którzy myślą inaczej, mają inne od nas poglądy. To wszystko są nasi bliźni, to wszystko są czasem właśnie obcy przybysze. Czy my rzeczywiście stajemy na wysokości zadania i zawsze tę miłość okazujemy? Świat zawsze, także i współcześnie, potrzebuje właśnie tego, byśmy jasno wyrażali nasze stanowisko, byśmy zawsze stawali po stronie miłości, szacunku i godności do drugiego człowieka. Musimy wszędzie tam, gdzie drugi człowiek cierpi, gdzie jest prześladowany, to my musimy reagować, my musimy stawać w jego obronie, tak, by nigdy więcej takie zło i taka katastrofa, jak w czasie II wojny światowej, nie miała więcej miejsca między nami. Ale to zło dzieje się wtedy, kiedy my jako chrześcijanie milczymy. Dlatego okazywać gościnność to tak naprawdę stawać w obronie drugiego człowieka. I dlatego dziś chciałbym zachęcić Was do dwóch rzeczy. Przede wszystkim do refleksji, do zastanowienia się nad tym, czy rzeczywiście zawsze okazuje gościnność przybyszowi. Czy okazuje gościnność, a więc zawsze okazuje szacunek, staje w obronie drugiego człowieka. Czy jest może taka płaszczyzna w moim życiu, na której mam coś jeszcze do poprawienia? Być może z jakiegoś powodu są ludzie, którym nie okazuje wystarczająco dużo miłości. Jeśli tak jest, jest to dzisiaj dobry moment i dobra chwila, by to zmienić. Po drugie, chciałbym Was zachęcić do tego, że jeśli będziecie mijać w tych miejscach, w których mieszkacie, takie właśnie miejsca pamięci, miejsca uświęcone krwią polskich żołnierzy, byście na chwilę się zatrzymali i wspomnieli tych, którzy nie bali się stanąć przeciwko złu, tym, którzy stanęli w obronie wolności, miłości